Proszę pani, z tą praworządnością to jest, proszę pani, a w Unii jest praworządność? Za PiS nie uciekają, a za Tuska ile wyjechało? Dlaczego nie mamy lekarzy? Jeśli Tusk dotrzyma słowa, to ja będę... To myśli pani, że dotrzyma? Myślę, że dotrzyma. To ja będę... Nie dotrzyma. Nie dotrzyma, proszę pani. Dotrzyma. Nie, Tusk nie dotrzymał nigdy i nie dotrzyma teraz. Tylko Niemcom dotrzymuje słowa. Tak. Niemcom. Tylko Markę. To pani chyba w kościele tak pani nagadali. Nie, ja osłucham i oglądam. Z kościołem tylko Rydzykowi dawali. I przecież nie dla niego pieniądze idą, tylko dla narodu. Kto głosował przeciwko Polsce w Unii, żeby Polska nie dostała dopłaty? Kto głosował? Ale dostała. Platforma, a PiS troszkę odbudował. I ludzie mają pracę. Dużo ludziom daje pieniędzy tym, co idą po jego stronie. Trzeba słuchać, trzeba patrzeć, co się dzieje w kraju. A po co jeździł bez przerwy do Putina, do Rosji? Co było z gazem? Niech się wreszcie zmieni w tej Polsce. Jeśli Tusk dotrzyma słowa, to ja będę... To myśli pani, że dotrzyma? Myślę, że dotrzyma. To ja będę... Nie dotrzyma. Nie dotrzyma, proszę pani. Dotrzyma. Nie, Tusk nie dotrzymał nigdy i nie dotrzyma teraz. Tusk dotrzymuje słowa Niemcom. Już pani jest chyba też z tego. Tylko Niemcom dotrzymuje tak. słowa. Tak. Niemcom. Tylko Markę. To pani chyba w kościele tak pani nagadali. Nie, ja osłucham i oglądam i wiem jak. Słucha pani jedynkę. Wiem czego Tusk. Tak. Czego Tusk. No bo on mówi, że chce wsadzić do więzienia tych... Za co? Tuska no za to, trzeba wsadzić do więzienia. Za to, że sprzedaje Polskę. No bo mówi właśnie, że komisję będzie zawiązywał. Proszę pana, jest pan młodym człowiekiem. Chce pan żyć w Polsce? Pracować w Polsce? Ale przecież my żyjemy być Polakiem? W Polsce. Proszę pana, to niech pan uważa to, co ktoś mówi inny. Nie Tusk. Tusk nie dotrzymał słowa przez 8 lat i nie dotrzyma go następnie. Posprzedawał wszystkie zakłady, jakie były. I stocznie, i nie stocznie, wszystko. Wszystko. A PiS troszkę odbudował. I ludzie mają pracę. Trzeba słuchać, trzeba patrzeć, co się dzieje w kraju. Trzeba patrzeć, proszę pani, tu i tam. No, jak pani myśli, co będzie teraz z tą Polską w takim razie, skoro premierem ma być Donald Tusk? No bo to będzie lepiej czy gorzej? Proszę pana, to zależy, jak z tych ugrupowań pójdą za nim. Czy pójdą za tym, co on będzie chciał, czy staną mu trochę, postawią swoje. Bo tu trzeba dojść do wspólnego porozumienia. Nie tylko jednej osoby słuchać, tylko słuchać ze wszystkich ugrupowań, jakie są. Bo nie wszyscy są jednacowi ludzie. No bo tak też się zastanawiam, no bo jednak tu w Warszawie na Tuska ponad 500 tysięcy ludzi proszę pana, bo tu... Zagłosowali mądrze. To jest, proszę pana... Też młodzież głosowała na Tuska. A dlaczego? Bo mają szeroko otwarte oczy. Bo obiecywał dużo. A dużo robi za pieniądze. Dużo ludziom daje pieniędzy tym, co idą po jego stronie. Dlaczego ci wszyscy, co głosowali przeciwko Polsce w Unii? Kto głosował przeciwko Polsce w Unii, żeby Polska nie dostała dopłaty? Kto głosował? Ale dostała. Platforma, proszę pani, nie dostała. Dostanie. No ale teraz Tusk pojechał. Tusk teraz powiedział, że jak on wygra wybory, to będzie... A dlaczego był przeciwny pieniądzom dla Polski? Przecież nie dla niego pieniądze idą, tylko dla narodu. Ale że Tusk był przeciwny? No ale no teraz pojechał do Brukseli, no i tam już to KPO ma być odblokowane. Proszę pani, z tą praworządnością to jest, proszę pani, a w Unii jest praworządność? Tam jest machlojek w Unii? Najpierw to się powinni wziąć za Unii. Właśnie. I dlatego trzeba wysłuchać wszystko. I iść po dobrej stronie, proszę pani. Pani idzie na pewno. Żeby młodzi ludzie mieli pracę, nie uciekali z Polski, tylko ale byli nie w Polsce. Uciekają. Te nie uciekają. Za PiS nie uciekają. A za Tuska ile wyjechało? Dlaczego nie mamy lekarzy? Proszę pani, zmieniło się. Wszystko przez te 8 lat pozmieniało. Proszę pana, na dobre się zmieniło. Mój zięcie z lekarzem nie uciekł z Polski. Teraz lekarze nie uciekają z Polski. Co się na dobre zmieniło, proszę pani? Z jednej kieszeni nam wyjmowali, tak. A w drugą wkładali 13. To chodzi. Uważam, że wreszcie, ja nie jestem za Tuskiem, ale niech się wreszcie zmieni w tej Polsce. To, co oni nas tak zadłużyli, to można...
Wie pan. No ale to uważa pani, że powinno dojść do rozliczeń, bo o to pytamy. Oczywiście, no tak, zabrać im majątek. 1, 2, 3, 4, 5 i dziękuję i resztę hal. Niech w ogóle i oddają pieniądze żony, a nie obłowili się jak nie wiadomo kto. No bo oni mówią, że nic złego nie robili, że Polska to, była przez ostatnie 8 święci lat. Święci byli, z kościołem tylko, Rydzykowi dawali tym. Ile jeszcze teraz się jeszcze stołków, bo się przyspawali, trzymają. I mówię, jestem za. Tak, i co jeszcze? I oni cały czas uważają, że wszystko będzie dobrze, bo nowe fundacje zakładają, takim Bąkiewiczowi dali, willę kupowali, albo Czankowi, nie chcę się wyrazić nieładnie, bo nie chcę zakląć. No. Nigdy wszystkim nie dogodzi jednakowo, żeby nie wiem jaki rząd był, to nigdy nie dogodzi, ale trzeba myśleć tylko dobrze. Może w tych ugrupowaniach niektórych są ludzie, którzy chcą dla dobra kraju, dla dobra narodu, a nie dla dobra obcych krajów. Dla dobra niebies, dla dobra Rosji. A po co jeździł bez przerwy do Putina, do Rosji? Jakie miał powiązanie? Co było z gazem? Kto tam zrobił dużo zła? Tusk.